Wszystko w tych wyborach, które się odbyły, świadczy o tym, że nadeszła zmiana. Wszystko od wyników Exit Poli, zobaczymy, jakie będą to oficjalne wyniki, przez naprawdę rekordową, zawrotnie wysoką frekwencję wyborczą. Aż do referendum, które skończyło się fiaskiem i którego uczestnic, uczestnicy, ta grupa, która chciała wziąć karty referendalne, właściwie sprowadza się do grupy wyborców prawa i sprawiedliwości, jak mówią niektórzy, do tych, którzy się po prostu pomylili, bo nie wiedzieli, co z tym zrobić. Taka, takie oczekiwanie zmiany. Tak głębokie i tak powszechne jest jednocześnie niesamowitą odpowiedzialnością, którą na siebie przyjmuje opozycja. Bo zawiedzione oczekiwanie zmiany mści się i my to przerabiamy co jakiś czas przy różnych wyborach i nie zawsze udaje się wtedy tak bardzo zmobilizować ludzi, żeby pozytywnie odpowiedzieli na wezwanie przychodząc na wybory. Teraz to się udało i teraz opozycja. Musi coś z tym oczekiwaniem i z tą wielką nadzieją, którą rozbudziła, zrobić. A prawo i sprawiedliwość zapewne będzie teraz lizać rany, i też jest to najlepszy scenariusz, bo lepiej by skupiło się na tym, niż myślało o tym, o czym powiedział prezes Kaczyński zaraz po wyborach, że czeka nas wiele jeszcze ciekawych wydarzeń.